Pani marszałek, Wysoka Izbo, pani minister, panie ministrze, odnoszę wrażenie, czytając projekt ustawy, że rząd Prawa i Sprawiedliwości próbuje jedną ustawą pośpiesznie, na szybko, przed wyborami załatwić wszystko to, czego nie zrealizowaliście jednak przez ostatnie 8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy. Dopiero te dwa głośne protesty opiekunów osób z niepełnosprawnościami spowodowały, że rząd zabrał się do pracy. Proszę nie mruczeć pod nosem, dlatego że podkomisja do spraw osób z niepełnosprawnościami działała 3 lata. Pan przewodniczący obecny, o ile się nie mylę, na tej sali pobierał dodatek doświadczenia, a podkomisja nie pracowała. A my na opozycji byliśmy gotowi z merytorycznymi propozycjami na tą pracę. Ubolewam też, że ta ustawa powstawała w takiej atmosferze, która miała na celu skłócić środowisko osób z niepełnosprawnościami. Środowisko, którego, jak wiemy, potrzeby są przecież po prostu różne. Chciałabym na początku zapytać, dlaczego wyłączyliście ten projekt z konsultacji społecznych wbrew konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami? Wiemy, zbliżają się wybory, trzeba szybko zrealizować to, co nie zostało zrealizowane, czyli wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2014 roku. Ale nie ratyfikowaliście konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, nie uregulowaliście kwestii reformy i ujednolicenia systemu orzecznictwa, a za każdym razem, kiedy o coś pytaliśmy, to mówiliście, że to jest niezbędne. Gdzie jest projekt deinstytucjonalizacji? Niezależne życie. Niezależne życie dla osoby z niepełnosprawnościami w Polsce to fikcja. Nie zrealizowaliście ustawowej gwarancji asystencji osobistej. Ta lista grzechów i zaniechań jest długa, ale pytam was też dzisiaj, ile są warte wasze obietnice, huczne obietnice dotyczące ustawy Za życiem, programu, który miał zapewnić wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, a który, jak wiemy, po prostu nie działa. I teraz procedowany projekt o świadczeniu wspierającym to dla jednych jest krok w dobrą stronę i realizacja konwencji o prawach osób z niepełnosprawnościami, ale dla innych słuszna obawa o to, że ich dzieci i rodziny stracą wsparcie dla rodzin, w którym już dzisiaj są osoby z niepełnosprawnościami. I należało zrobić wszystko, i to było po waszej stronie, żeby te obawy wyjaśnić i nie konfliktować środowiska. Podnieście rentę socjalną i te obawy zostaną uspokojone. Ocena funkcjonalna, idąc w szczegóły, którą proponujecie, jest jakąś protezą zmian systemu orzecznictwa, ale zmiany te są wprowadzane bez pilotażowego programu testującego i na ile te zmiany okażą się korzystne, a na ile pozbawią znaczne grupy potrzebujące odpowiedniego wsparcia, tego wsparcia, tego dzisiaj po prostu nie wiemy. Nie wiem, z czego wynika ten pośpiech, bo co nagle, to po diable. Potrzebujemy takiej skali obejmującej różne obszary życia, w tym funkcjonowania w społeczeństwie osób z niepełnosprawnością intelektualną, osób z spektrum autyzmu, osób z zaburzeniami psychicznymi. I dzisiaj już mamy sygnały, że ta skala jest niewystarczająca, bo kopiowanie w pośpiechu na szybko hiszpańskiej skali BVD bez konsultacji to nie jest poważne podejście do problemów osób z niepełnosprawnościami. Nie da się, po prostu się nie da jedną ustawą na szybko, bez konsultacji załatać dziur w systemie, który nie działa od 8 lat. I chciałabym dzisiaj zapytać, bo to chyba też zasadnicze pytanie, dlaczego nie ma wciąż ustawy o asystencji osobistej, która wymusza na samorządach realizację tych usług? Wiemy, że w Kancelarii Prezydenta trwają prace, ale wiemy też, że nie biorą w nim udziału osoby z niepełnosprawnościami. A dzisiaj z asystencji korzystają głównie seniorzy, bo władze rządowe zupełnie nie biorą pod uwagę faktu, że osoby z niepełnosprawnościami to są też dzieci, które mają inne potrzeby niż przysłowiowe wylądowanie w przeładowanym DPS-ie. Błędne i kłamliwe interpretowanie definicji edukacji włączającej przez panią kurator Nowak pogłębia brak realizacji praw dzieci z niepełnosprawnościami w Polsce i buduje mur. Podczas kiedy edukacja włączająca, prawdziwa edukacja, to jest dostęp do edukacji każdego dziecka, a nie siedzenie w jednej ławce utalentowanego dziecka posła PiS z dzieckiem wymagającym szczególnego wsparcia. Bez systemowego rozwiązania to wsparcie może okazać się po prostu kolejnym krokiem w kierunku prywatyzacji usług publicznych, które będzie trzeba kupić na wolnym rynku. Dziękuję. Dziękuję bardzo.